Prezes komunalnej spółki Nowa stanie przed sądem. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami, jakie na administrowanym przez spółkę składowisku odpadów komunalnych wykazały kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadzone w 2020 i 2021 roku. Oprócz prezesa zarzuty ma również były już kierownik składowiska odpadów. Ten akt oskarżenia obejmuje dwie osoby. Łukasza J., któremu prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa z artykułu 183 paragraf 1 kodeksu karnego i 164 paragraf 1 kodeksu karnego. Druga osoba oskarżona w tej sprawie to Krzysztof K. I temu z kolei oskarżonemu prokurator zarzucił, że w okresie takim jak w stosunku do pierwszego oskarżonego na skutek niewłaściwego nadzoru i zaniechania podjęcia działań w ramach przyznanych mu uprawnień i obowiązków dopuścił do popełnienia przestępstwa z artykułu 183 paragraf 1 kodeksu karnego. Postępowanie w sprawie nieprawidłowości prowadziła prokuratura rejonowa w Kielcach. Ich wynikiem jest akt oskarżenia skierowany do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Dokument trafił tutaj 30 września. Jednak termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Zgromadzony materiał jest bardzo obszerny. Sąd będzie też musiał przesłuchać wielu świadków. Oskarżeni byli przesłuchiwani w toku postępowania przygotowawczego. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. W tej sprawie prokurator zawnioskował do przesłuchania na rozprawie 40 świadków, około 40 świadków. Akta sprawy liczą 10 tomów. W tej sprawie opiniowali też biegli, w szczególności biegły z zakresu informatyki oraz biegły z zakresu ochrony środowiska. Termin pierwszej rozprawy nie został jeszcze w tej sprawie wyznaczony. Zarzuty pod adresem prezesa spółki Nowa, a także byłego już kierownika składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu są zagrożone karą pozbawienia wolności. Po nowelizacji przepisów, która nastąpiła we wrześniu 2022 roku, może to być nawet 10 lat więzienia. Za przestępstwo zarzucane Łukaszowi J. obecnie grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 1 roku do 10 lat, natomiast w dacie czynu to zagrożenie było niższe, bo wynosiło od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast w przypadku drugiego z oskarżonych, także obecnie za takie przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od roku do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast w dacie czynu to zagrożenie było zdecydowanie niższe, wynosiło od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Przypomnijmy, kontrola składowiska odpadów komunalnych należącego do spółki Nowa przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie wykazała pewne nieprawidłowości. To m.in. składowanie śmieci poza czaszą wysypiska oraz niewłaściwe ich przyjmowanie. Z raportu WIOŚ wynikało także, że wśród odpadów znajdowały się odpady medyczne, które powinny trafić do utylizacji. Prezes spółki Nowa wielokrotnie podkreślał, że informacje trafiające do opinii publicznej są nieprawdziwe, a to, co się dzieje wokół spółki, to polowanie na czarownicę. Na rozpatrzenie czeka też sprawa kar w wysokości 1 750 000 zł, jakie na spółkę nałożył WIOŚ, a od których Nowa się odwołała.